Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. Nie no, jak ja dawno tego nie mówiłem. Fajnie jest tak wrócić do swojego jednego z ulubionych Let's Play, a więc dół góra. A czemu nie było Let's Play, bo bardzo dużo się rzeczy działo w ostatnich dwóch tygodniach w sumie. I dlatego nie było Shadowa. Ale teraz już jest, nagrałem Q&A, więc teraz mogę z Shadowem lecieć. I dziś, jeśli sobie dobrze przypominam, tak, dziś będziemy kończyć historię Neutral. Więc bardzo to jest dobre. No i no, ruszamy. No i dobra. Teraz, jeśli dobrze pamiętam, Lava Shelter. Tak. Jeden z najbardziej rozpoznawanych soundtracków z tej gry. To be honest. To będzie bardzo proste w sumie do przejścia, bardzo szybkie i mam nadzieję, że bardzo fajne. Biorąc też pod uwagę, że będzie to też bardzo szybkie dla mnie, bo dojście tutaj z powrotem to nie jest jakiś wyczyn. Wystarczy parę chaos control. No i w zasadzie... misja dobra jest w zasadzie na tym polega, że musimy znaleźć szmaragd chaosu. Misja trudna, znaczy trudna. Misja zła jest bardzo podobna. Znaczy bardzo podobna. Polega ona na tym, że musimy znaleźć 5 bodajże generatorów i je zniszczyć. W miarę proste. Szybkie do zrobienia. Co tu jest? Nic, okej. Nigdy w sumie się nie zatrzymałem. No. Więc mówię, 5 generatorów musimy znaleźć. Kiedy je niszczymy, to poziom właściwie się troszeczkę... zmienia. Prawie bym zginął, bo się... bo zacząłem zbytnio dużo gadać, jak zwykle. Damn it. Nie? No i nieważne w sumie jaką drogą pójdziemy, w sensie, że jaką drogą pójdziemy do środka, ważne, żebyśmy tam byli. God damn it. Macie tu panowie coś? O właśnie. Dziękuję. Okay. W sumie. Uwielbiam to robić. No, ale jeżeli dobrze pamiętam, to tu jest Eggman po prostu. Bossem jest dla dobrej historii jest Eggman. I tu będzie niezły shit w tej historii. Więc ci, którzy nie znają tej gry, radziłbym, aby zostać do końca przynajmniej tej połowy filmu, gdzie no właśnie będzie historia dobra zrobiona, znaczy neutralna dobra, bo no będzie się działo. Ci co nie znają, ci co znają, co sądzę, że powinni już dawno wiedzieć o czym mówię, więc no. Ogólnie to nie wiem jaki jest w sumie troszeczkę sens oglądać Let's Play gry, którym już znacie, tak by the way, ale sądzę, że ktoś po prostu... Większość ludzi sądzę, że ogląda tylko na commentary, a nie dla jakiegoś konkretnego, dla konkretnej gry. Znaczy pewnie jak jest jakaś nowa gra, to już bardziej, chociaż nie sądzę, że powinno się oglądać jakieś nowe gry, bo spoilery i tak dalej. Ale no na pewno jak... Nie wiem, gra, która na przykład... Nie wiecie o co w niej chodzi, więc oglądacie sobie Let's Play, żeby ogarnąć ją, albo żeby ją w przyszłości kupić, to wtedy jest fajne. Bo się zastanawiacie nad kupnem. Nie, po recenzjach i tak dalej gra wygląda na gównianą, a jest świetna na przykład. No i teraz nieźle się będzie działo. Dammit. Na kurde, mogłem nie zmieniać, więc teraz po prostu lecimy.
Speed of Light, na serio, ja uwielbiam raile w tej grze, one są OP. No patrzcie, jak szybko teraz jadę. Hopsa! No i teda. Przeszliśmy dobrą misję. Ogólnie ten odcinek nie będzie jakiś super długi. Bo lava shooter nie dość, że jest krótkie, to jeszcze bossowie nie są aż tacy... Długi, I guess. O, ręga A. First try! No i teraz boss tej historii. Nice to see you, Shadow Android. And you too, Omega. It certainly looks as if you've, well, done quite a bit of damage down there. But did you really think that you could challenge me? Dr. Eggman, I will destroy you and reign supreme. Yes, Doctor. You will regret ever having created me. You're going straight to hell. Why, you little, you're nothing but pieces of scrap metal. Once I'm done with you, you'll be thrown in the junkyard. You will feel my wrath. I'll turn both of you into scrap. No. Więc Egg Dealer już z nim toczyliśmy pojedynek, więc to nie będzie nic nowego zbytnio, ale styl. W ogóle też fajne jest to, że... Znaczy fajne jest to... Nie wiem w sumie co jest fajne, tak? Wiem. Nie wiem, coś chciałem powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy. No, łap się. Nie wiem dlaczego, ale właśnie w tym... Na tej arenie, tylko na tej arenie, zawsze mam problem ze złapaniem tego ostatniego przycisku. Zawsze coś po prostu przestaje mi wyłapywać. Dobra, więc Shadow Fever. Lecimy i robimy Chaos Blast. Innymi słowy, robimy rozpierduchę. Więc jest fajnie. Jestem ciekaw w sumie, co by się stało, gdyby ktoś jakimś cudem udało mu się jako Shadowem wybić te agrobody. Sądzę, że to jest chyba niemożliwe, bo Shadow ma właśnie tylko zaprogramowane, jako Shadow ma tylko zaprogramowane kilka tych, co może wyjść, czyli to jest chyba bodajże bomba, rakiety, Shadow Fever i no pierścienie. Technicznie mógłbym bym iść po broni, go trochę skopać, ale wolałbym, nie chcę mi się po prostu. No, więc chyba tylko tyle może być użyte przez Shadowa. Te dwa bodajże? Nie pamiętam. Ale chyba no Android... Nie Android. Eggman jest chyba jedynym... Znaczy Eggman, kurde. Eggroboty, ała. Są jedynym chyba... wyjściem ekskluzywnym dla Eggmana. Podczas gdy Shadow Fever jest ekskluzywny dla Shadowa. Jakby się można było domyślić. I chciałem też tak fajnie zakończyć, a tu dupa. Swoją drogą, nigdy mi się nie udało nawet tych Eggrobotów wypuścić, więc nie wiem nawet co to robi. Zakładam, że po prostu spawnuje Eggroboty i to. Jak pauny w tym przypadku. Nice, styl ranga A. O nie, no dobra. Więc teraz macie cutscenkę i widzimy się po cutscence. Chaos Emeralds. I made you,
And this is how you repay me? I am Shadow Android, the ultimate battle life form created by Eggman. You may have created me, Doctor, but I will now lead this empire and androids will rule. This is who I am. Eggman, target acquired. Locked and loaded. Fire. What? Goodbye, Doctor. Perfect. Dobra, jak już widzicie, pokonałem Eggbreaker, coś w tym stylu. Pokonałem go i teraz idziemy do Lava Shelter, znowu. Więc trzeba tylko malutką synchronizację jeszcze zrobić, żeby nie wyszło, że jestem... Oczywiście możemy pomijać cutscenki, co jest bardzo pomocne. Nie dość, że przy edycji, to jeszcze mogę tutaj sobie startem pomijać, bo jak przejdziecie, jak już zobaczycie jedną cutscenkę, to możecie ją przewijać, co jest fajne. Znaczy przewijać, pominąć. To jest lepsze słowo. A więc dół, góra. No i teraz robimy misję złą, która polega na właśnie rozwaleniu 5 generatorów. Nie wiem dlaczego Eggman swoje własne generatory rozwala. Jeśli mam być 4, to trochę mnie to zbytnio nie interesuje, ale... W ogóle jak też zauważyliście, to końcówka była dosyć dziwna. Otóż Shadow zabił Eggmana. Tak, to było zabójstwo. Nie jest to jedyny raz w tej grze, kiedy zabijamy Eggmana, od razu mówię. Ale no, ciekawe. Może takie coś było tutaj przedstawione. I w zasadzie to jest najfajniejsza cutscenka w grze, poza tym... Where is that damn fourth Chaos Emerald? Trochę mi nie wyszło, ale dobra. Whatever. Dobra. A nie, to aktywujemy je! Pikselku... Aktywujemy mnie i je, nie rozwalamy. No właśnie, o to chodzi z tymi railami. Właśnie to jest najgorsze to, że no... Lawa się podnosi, przez co jest dosyć trudniej, ale... Styl jest w miarę możliwy do przejścia. Nope. Dobra, oczywiście halo. O. Możemy sobie pofarmić troszeczkę życia. No i oczywiście, no mówię, szybko mi to poszło. Było fajnie. Oh no. Damn it! Dobra. Zapomniałem o tej podłodze. Że ona jest zablokowana. Damn! Tak się pomylić. Znaczy, tak zapomnieć o czymś. Enemy is. Nawet mój enemy nie wie, co jest moim enemy. Jeśli mam być 4. Na serio, ludzie. Jakąkolwiek i ktokolwiek by obok was nie był, wszyscy będą was atakować w tej grze. No! Kurde. A gdybym tak poszedł tym takim pseudotajemnym wejściem... Tam, co tam otwieram cały czas. No spróbuj. To nie było zamierzone. Dobra. Troszeczkę lamienia. To zawsze się tak dzieje. Nie!
Jak wyjdzie jeszcze, że będę miał game over, tylko dlatego, że to się wnerwie. Nie to, jestem w sumie... Chyba był jakieś platformy. Przed zatopieniem lawą. Ale nieważne. Chyba tu pójdę. Tu bezpiecznie się wydaje. Damn it. Okay. Tutaj będę. Hip! W sumie. No dobre było. Okej. Okay. Tu mogę sobie przejść teraz. Aktywować. Shadow Androidy tutaj są. Dobra. To już nie mógłbym przeskakiwać nad tymi lawami teraz, ale wolałbym zdecydowanie nie. No. Najpierw robimy checkpoint. Tu nie ma się co to opierdzielać. Oh damn. Fajnie, że technicznie, jak robimy złą historię tutaj, to znaczy złą misję, to tak właściwie to... Tak gra nam trochę podrzuca to, że musimy zbierać te klucze. To jest fajne. Okej. Okay. Nice. Teraz oczywiście musimy tylko aktywować. Zostało nam teraz tylko jeszcze dwa. I jest, i będzie fajnie. Oh no. Tu musimy iść. Pyk, proszę o wysunięcie. Ta lawa w sumie chyba nam nic nie robi, ta tryskająca, tak by the way. Nie zauważyłem w każdym razie, żeby coś, cokolwiek robiła. Już tak to powiem. Tu można iść spokojnie, bo tu jest dalsza droga. Opa. 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 No, Shadow Androidy oczywiście. No, damn it. Przestańcie podskakiwać. Give me weapon! Jesteśmy po tej samej stronie, technicznie rzecz biorąc. Aha, oni aktywowali to. Nie no, świetnie. Dobra, nie, zero komentarza po prostu. Opa. Okej. Teraz trzeba troszeczkę poczekać, żeby to się znowu aktywowało. Mam zły timing troszeczkę, pewnie przez te śmierci. Ale still mam zły timing. Pyk. O, ale za co? Tutaj jest świetny timing. Po co robiłem ten homing attack? No. Jak mówiłem, gra poleca, żebyście zbierali klucze. No i... Dziękuję bardzo. Przeszliśmy. Lava Shelter. Złą misję. No i teraz bosik. Bosik. Nie pamiętam w sumie, co było bossem. Beł. Trochę się mniej postaram. Przez te śmierci, ale styl. Bardzo wysoka ranga.
did very well, Shadow Android. You have surpassed expectations, equal to that of the real Shadow. Excellent. Now give me those emeralds. Never! What? I didn't collect them to hand them over to you. I collected them to destroy you. How dare you? I created you. I gave you light. I gave you an order, or have you forgotten? Idiot! Perhaps I need to teach you a lesson! I'll turn both of you into scrap. No i znowu jak dealer, no w neutralnej stronie jest zbytnio taka ciekawsza, jeśli chodzi o bossów. No dodatkowo to jest ta sama walka co w neutral, na serio to jest ta sama walka. Jedyne co się... jedyne co się robi to jest taka flaga, która aktywuje wam to, że tak naprawdę jesteście u bossa tego z gorszych, tego ze złej historii. Ale to jest dosłownie ta sama walka, to jest ten sam boss. Nic więcej. W ogóle nie wiem dlaczego, jak ktoś może być takim głąbem, żeby zainstalować coś, co może pomóc jego wrogowi. W ogóle dlaczego jakbym to zainstalował? To też jest dobre. Dobre pytanie. Zapomniałem w sumie, że miałem Shadow Fever i dlatego zacząłem atakować Eggmana, tak by the way. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk. Ogólnie to za dużo, widzę, że tłumaczenia nie będzie, tylko w sumie ta, te dwie cutscene, w sumie cztery, licząc endingową. Nie no, to w sumie trzy, bo ta jest... To jest taka sama. Chyba jest ta sama. Jeżeli jest ta sama, to tylko trzymam do tłumaczenia kastynki w sumie, a jeśli nie jest ta sama, to no cztery. Ale wydaje mi się, że to jest ta sama kastynka, co widzieliśmy ją dosłownie przed chwilą. Oczywiście musi zostać ten 1%, który muszę dobić tak niespektakularnie zbytnio. Myk. Jeszcze nie w środek dodatkowo. Damn it! Sorry, Doctor, but this is the end for you. Perfect. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. I made you, and this is how you repay me? I am Shadow Android, the ultimate life form, a copy of Shadow the Hedgehog. With the power of these emeralds, I will be stronger than him. This is who I am. What? Goodbye, Doctor. No, czyli jednak nie jest taka sama. A więc, no, cztery castingi do tłumaczenia, bardzo spoko jest. No i to chyba na tyle w tym odcinku. Posłuchajcie sobie Waking Up od Juliana K. Julian K. No i co, no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Następny odcinek za tydzień. Na razie i cześć! Pa, pa!
Chaos Control!